liturgii krok po kroku. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak kształtowała się liturgia słowa, o pewnych zależnościach, o cyklach czytań, o sensie, znaczeniu. To powiedzmy dzisiaj trochę praktycznie, jak przeżyć usłyszaną liturgię słowa. Pierwszy kłopot, na jaki napotykamy, to jest kłopot rozproszeń. Bardzo często zarzucamy sobie, że na mszy świętej się rozpraszamy i nie słyszymy tego, co jest czytane z ambony. To oczywiście jest problem. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie być skupieni przez bardzo długi czas. Nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi przez długi czas. Dlatego dobrą praktyką, dobrym sposobem na to, żeby przeżyć liturgię słowa, jest wsłuchiwanie się i nadsłuchiwanie jednego zdania, jednej frazy, jednego słowa, które Pan Bóg chce do mnie dzisiaj powiedzieć. To oczywiście można zastosować do całej mszy świętej. Mianowicie we wszystkich tekstach, które są mówione podczas mszy od ołtarza, które mówi też lud, Pan Bóg do nas kieruje swoje słowo. W sposób szczególny podczas czytania i podczas całej liturgii słowa. I możemy nadsłuchiwać tego, co Bóg właśnie dzisiaj chce mi powiedzieć. Niektórzy praktykują tak zwany dziennik niedzielny, czyli zeszyt, w którym notują te zdania, te usłyszane słowa i starają się ocenić, co mogą zrobić w związku z tym, co usłyszeli. Jak je zastosować, jak to słowo ocenia moje dotychczasowe życie i jak nakierowuje mnie na zmianę, co powinienem wprowadzić do swojego życia. Wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób przeżycia słowa. Po drugie, takim drugim sposobem byłoby użycie swojego ciała. My mamy ciało, a nie tylko głowę, nie tylko uszy, ale także ręce, nogi i wszystko pomiędzy. Wobec tego te członki nasze ciało ma być włączone w liturgię. Dlatego na przykład podczas Ewangelii stoimy, a przy czytaniach siedzimy. Co znaczy, że stoję? To, że stoję, to znaczy, że jestem gotów przyjąć słowo. W średniowiecznych komentarzach czytamy, że podczas lektury Ewangelii, kiedy ona miała się rozpocząć, należało odstawić laski i stanąć wyprostowanym, jeśli się na lasce wspierało. Ewentualnie mówiono również o tym, że rycerze powinni wyciągnąć miecze na znak gotowości obrony tego słowa, które słyszą. To, że stoimy, ma być nie tylko takim mimowolnym, czy gestem, czy z jakimś zachowaniem, które wynika z przyzwyczajenia, ale mogę siebie w to zaangażować i powiedzieć tak, cały stoję i cały słucham, okazuję cześć słowu, które jest do mnie kierowane, a też jest we mnie gotowość na to, żeby je przyjąć. Kapłani, którzy zbliżają się do lektury Ewangelii, dodatkowo wypowiadają modlitwę Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Tę modlitwę zanoszą przed ołtarzem, głęboko pochyleni. Tutaj na marginesie, dla tych wszystkich, którzy są w służbie liturgicznej, dla tych wszystkich, którzy są bardziej zainteresowani praktyką liturgii i celebracji, no, powstaje pytanie, a z której strony mam się skłaniać? Ponieważ najczęściej ołtarz znajduje się na linii tabernakulum. Jeżeli skłaniam się przed ołtarzem tyłem do tabernakulum, to jest jakiś gest, który budzi wątpliwości. Liturgiści będą mówić o tym, że centrum liturgii eucharystycznej jest ołtarz, nie należy się przyjmować Najświętszym Sakramentem, ale wyczucie wiary, sensus fidei, mówi, no przecież Najświętszy Sakrament nie przestaje być Najświętszym Sakramentem wtedy, kiedy sprawujemy Eucharystię przy ołtarzu. Dlatego to skłania się przed ołtarzem oznacza najczęściej, że wychodzi przed ołtarz i jest zarówno skłoniony do ołtarza i do tabernakulum, jeśli tabernakulum znajduje się na osi kościoła. W ten sposób skłania się przed Bogiem, do którego kieruje swoją modlitwę. Ten głęboki skłon to jest wyraz pokory, wyraz swojego uniżenia, wyraz tego, że naprawdę potrzebuję łaski, do tego, żeby Pan mnie oczyścił, serce i usta, czyli i wnętrze, i zewnętrze, to, co jest w moim sercu, skąd się biorą myśli i działania, i moje zewnętrze, czyli właśnie to, jak to się realizuje w moim działaniu. Potrzebujemy oczyszczenia, żeby godnie głosić Ewangelię, ale też potrzebujemy oczyszczenia, żeby godnie ją przyjąć. Dlatego ten potrójny znak krzyża na czole, na piersi i na ustach, o których mówiliśmy poprzednio, też można interpretować w taki sposób, że proszę Boga o oczyszczenie.
żebym mógł czystym umysłem, czystym sercem i właśnie w czystości swojego postępowania, w czystości swoich słów rozumianych szerzej, jak wszystko, co ze mnie wychodzi, przyjąć Ewangelię, przyjąć Jego Słowo. Kapłan też po tym, jak przeczyta Ewangelię, mówi, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. To jest modlitwa, którą wypowiada szeptem po ucałowaniu ewangeliarza. Genialna myśl. To jest myśl, która jest związana i która się pojawia w praktyce Kościoła przy ustaleniach odpustów. Mianowicie za lekturę nabożną, lekturę Pisma Świętego można uzyskać odpust. To znaczy, że można uzyskać darowanie kar doczesnych w zamian za to, że się czyta Ewangelię, czy Pismo Święte. No, źle się wypowiedziałem, że zamian za to. Tak? Jako Pan Bóg po prostu się cieszy z tego, że do Niego się zbliżamy i nas oczyszcza z wszelkich kar za grzechy. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że w Słowie przyjmuję Tego, który jest Odkupicielem. W Słowie przyjmuję Tego, który faktycznie mnie oczyszcza swoją krwią z grzechów i przez Słowo jednoczę się z Nim, przez Słowo zbliżam się do Niego. Tak samo w Ewangelii, kiedy ją słucham. Nawet ważniejsze jest niż samo usłyszenie treści, przyjęcie osoby, która do mnie mówi. I mogę traktować lekturę Ewangelii jako manifestację Chrystusa, który zbliża się do mnie i którego mogę przyjąć. Oczywiście przyjmuję go w konkretnych słowach, dlatego tej treści nie mogę zignorować, ale jeśli coś mi umknie, jeśli czegoś nie zrozumiem, to nie jest dramat. Dramatem byłoby, gdybym nie chciał tego słowa przyjąć, dramatem byłoby, gdybym to słowo podważał, gdybym po prostu zatykał sobie uszy, żeby go nie usłyszeć. I kiedy to słowo dotyka jakiejś czułej struny w moim sercu, czy jakiejś sytuacji, w której żyję i widzę, że pasuje do mojego życia i wymaga ode mnie nawrócenia, a nie chcę go przyjąć, to nie odrzucam tylko słowa, jakiegoś nauczania, ale odrzucam Chrystusa, czyli osobę, która do mnie przychodzi dzięki temu słowu. Są oczywiście też inne modlitwy, które są zanoszone przy lekturze Ewangelii, które mogą nam pomóc w takim skupionym, ale przede wszystkim owocnym słuchaniu Słowa Bożego. No to jest wezwanie Pan z Wami, które pojawia się czterokrotnie podczas mszy świętej. Mówiliśmy o tym, omawiając obrzędy wstępne. Tutaj kapłan, kiedy przychodzi do lektury Ewangelii, kiedy ma stać się tym, który sprawia, że Chrystus jest obecny w swoim zgromadzeniu poprzez swoje słowo, najpierw mówi, Pan jest z wami i jednocześnie życzy, niech Pan będzie z wami, niech to słowo, które będzie wygłoszone, zostanie przez was przyjęte otwartym i wierzącym sercem. A my odpowiadamy i z Duchem Twoim, niech to samo dzieje się w tobie. Księża nie są tylko dodatkiem do mikrofonu, jakimś prompterem, na którym wyświetla się tekst, czy jakimś automatem do czytania, są też odbiorcami tego słowa. I potrzebują modlitwy Kościoła, żeby to słowo też w nich zapadło. Kapłan jakby nam błogosławi przed lekturą Ewangelii, żebyśmy mogli przyjąć to słowo, my odpowiadamy tym samym. Również modlimy się za niego. Kiedy zaczyna lekturę Ewangelii, mówi słowa Ewangelii według świętego i tutaj podaje imię Ewangelisty. To bardzo ciekawe, ponieważ to jest w polskim tłumaczeniu tak skonstruowane to zdanie. W oryginale, w wydaniu typicznym szału, słyszymy słowa świętej Ewangelii według Łukasza, Mateusza, Jana czy Marka. Zamiana tego określenia. Tutaj Ewangelia jest święta, słowo, które czytamy jest święte, jest nie z tego świata, jakby świętsze od tych, którzy nam je przyjęli. Świętsze od tych, którzy je zanotowali. To słowo jest ponad autorami konkretnego zapisu, konkretnej relacji, ponieważ słowem jest Chrystus. To też warto sobie uświadamiać, kiedy słyszymy tą taką strasznie często powtarzaną formułę, że ona ma podkreślić wyjątkowość tego słowa, które do nas przychodzi. I znowu, jeśli ono jest święte, jeśli nie jest tego świata, to znaczy, że zawiera myśli, które nie są naszymi myślami, to znaczy, że odsłania drogi, które nie są naszymi drogami. I potrzeba mi wewnętrznej asystencji Ducha Świętego, który mi pozwoli przyjąć to słowo. Duch Święty sprawia, że słowo jest nie tylko opowieścią historycznym, jakimś zapisem słów i wydarzeń, ale jest żywym słowem, które ma moc przemienić moje życie, ma moc mnie włączyć jakoś w te wydarzenia przez łączność z osobą słowa. I znowu, kiedy słyszę to wezwanie,
słowa Ewangelii, mogę westchnąć, mogę zwrócić swoją myśl do Ducha Świętego, żeby On był tym, który pozwoli mi przyjąć, który sprawi, że będzie owocną ta lektura Ewangelii dla mojego zbawienia. Na czytanie Ewangelii, na zakończenie Ewangelii odpowiadamy, kapłan mówi o to słowo Pańskie, odpowiadamy chwała Tobie Chryste, natomiast jeśli chodzi o pierwsze czy drugie czytanie, czytając mówi o to słowo Boże, powtarzamy Bogu niech będą dzięki. To jest coś nowego, tego nie było wcześniej. Owszem, tego nie było wcześniej, ale myślę, że to jest taka genialna intuicja Kościoła, która rozpoznaje, że coś jest potrzebne i to się pojawia w rycie Eucharystii. Proszę zwrócić uwagę, kiedy lektor wypowiada tą formułę oto Słowo Boże, tą konkluzję po przeczytanym fragmencie Starego lub Nowego Testamentu, kim on się staje? On się staje jakby głosem Pana Boga. I to jest taki ogromny temat, który uświadamia nam, że Chrystus, sprawując Eucharystię w swoim Kościele, przyłącza do siebie swój Kościół. I to my użyczamy Mu właśnie naszego głosu, naszych zdolności lektorskich czy kantorskich, kiedy mowa o psalmie, ale to jest Jego Słowo. Faktycznie stajemy się ciałem Chrystusa. On jest głową. Nikt nie wie, co się dzieje w głowie, dopóki głowa nie wypowie tego poprzez działanie swojego ciała. I tak dzieje się w Kościele. Chrystus Pan jest niewidzialny, ale przez akcję Kościoła staje się kimś dostrzegalnym. Kimś dostrzegalnym tutaj przez słowo, później w ciągu mszy świętej również przez gesty i wreszcie w znaku komunii świętej, w znaku sakramentalnym. Lektor, który czyta, faktycznie przynosi Słowo Boże, a on jest tylko głosem. Warto pamiętać o tym, żeby lektor faktycznie był dojrzałym mężczyzną, żeby to nie były dzieci, ponieważ no, słowo, które przynoszą, często nie odpowiada treści, nie odpowiada temu, jak to jest czytane, czy temu po prostu, że dziecko to słowo przynosi. Jak czytamy proroctwo Izajasza, trudno w nie uwierzyć, jeżeli czyta je chłopiec przed mutacją. Znaczy trudniej je przyjąć. To słowo nie przestaje być słowem Bożym. Który pewnie jeszcze nie rozumie, co czyta do końca. To jest jeszcze dodatkowy kłopot. To słowo nie przestaje być Słowem Bożym, jednak my jesteśmy ciałem Chrystusa, czyli powinna być jakaś odpowiedniość pomiędzy tym słowem, które wypowiadamy, a tym, kto je wypowiada. I pierwsza, najbardziej fundamentalne podobieństwo jest oznaczone przez biały strój ministrantów. To znaczy, jest to podobieństwo czystości duszy. Ministrant czy lektor, który posługuje, powinien być w stanie łaski uświęcającej. Tak, żeby ta biała alba czy komża odpowiadała temu, co ma w sercu, faktycznie sercu oczyszczonym. Tylko ktoś taki może przynosić Słowo Boże Kościołowi. Ale dalej potrzeba byłoby zobaczyć, że żeby usłyszeć słowo dojrzałe, potrzeba dojrzałego lektora. Kiedy na przykład czytamy list do Koryntian, ten bardzo znany fragment z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, a kiedy stałem się mężczyzną, wyzbyłem się tego, co dziecięce, i czyta nam to chłopiec, który jest dzieckiem, no to słowo jakoś nie brzmi swoją treścią. Na takie rzeczy należy zwracać uwagę w liturgii. Tutaj też pewnie ministranci i lektorzy zadali pytanie, a gdzie mamy się kłaniać? Czy do ambony, czy do ołtarza, czy w którą stronę? Więc zarówno w tym miejscu, jak i w innych momentach liturgii, zasadniczym kierunkiem ukłonu lektora czy ministranta jest celebrans, jego osoba. Ponieważ ministranci i lektorzy są sługami nie tylko Chrystusa, ale są sługami również Chrystusa, którego reprezentuje ksiądz odprawiający mszę świętą. Dlatego podstawowy kierunek skłonu jest zawsze w stosunku do tego, komu służymy. A tutaj służymy księdzu. Jesteśmy przez niego delegowani do tego, żeby jakiś fragment liturgii odprawić, żeby w jakimś fragmencie liturgii wziąć udział czynny, czyli właśnie wypełnić jakąś rolę. Wszyscy wierni natomiast, którzy słuchają słowa, też biorą udział czynny w tym słuchaniu, jeśli czynnie słuchają, jeśli wewnętrznie są zaangażowani w słowo, które do nich przychodzi, a jest to faktycznie Słowo Boże. Po Ewangelii słyszymy o to Słowo Pańskie, aby odróżnić, tak jak to w liturgii łacińskiej jest odróżnione również we wszelkich modlitwach, słowo Deus kierowane do Boga oznacza Boga Ojca, a słowo Dominus kierowane do Boga oznacza Chrystusa Pana, Syna Bożego.
Słowo, które słyszymy, zawsze jest Słowem Bożym, ale w lekturze Ewangelii podkreślamy, że przyniósł je nam Syn Boży, ten, który jest doskonałą ikoną, doskonałym obrazem Boga Ojca. Dlatego po usłyszeniu słów Ewangelii mówimy: oto Słowo Pańskie. Pańskie, tutaj odnoszę się do tego, co mówiliśmy przy akcie pokuty. Ten Pan Kyrios to największy władca, ten, który rządzi naszym życiem, ten, który ustala jego reguły. Słowo tegoż nauczyciela, mistrza i pana, jak o sobie mówi Chrystus w 13 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, przyjmujemy słuchając słów Ewangelii. To ja tylko dodam, że dawniej właśnie w liturgii po prostu czytający, no to najczęściej była osoba duchowna, pierwsze czytanie po prostu nic nie mówił. Kładł na przykład rękę, jeśli to była recytowana msza na ołtarzu, żeby było wiadomo, że jest właśnie koniec. Wtedy była odpowiedź ludu, Deo gratias, a przy Ewangelii, no kiedy on całował tekst Ewangelii, to wówczas odpowiadano Laus tibi Christe. Czy nie było tych tekstów wypowiadanych przez czytającego, natomiast lud odpowiadał. A przyszło mi do głowy jeszcze takie dopytanie, jeśli chodzi o ten strój, bo czasami jest tak, że księża proszą wiernych przed liturgią, żeby no, przeczytali Słowo Boże. No, zakładamy, że nie jest to na zasadzie 3 minuty przed mszą, tylko ten człowiek jest przygotowany i wie, co czyta, ale chodzi mi o ten strój, czy jak wychodzi, nie wiem, w marynarce, pod krawatem, elegancko, czy jednak powinien mieć albę. Rozwiązanie włączenia wiernych, którzy znajdują się na mszy świętej w celebrację, w takiej formie, jak to opisujesz, jest rozwiązaniem połowicznym. Jest dobrym kierunkiem. Faktycznie powinno być tak, że ksiądz nie jest wszystkim. Nie jest i lektorem, i kantorem, i celebransem, i ministrantem w jednej osobie. Tylko msza jest sprawowana wspólnie ze zgromadzeniem, więc powinniśmy te wszystkie role, które możemy wiernym powierzać, faktycznie im delegować. Niemniej jednak Kościół mówi, żeby ktoś mógł jakiejś roli się podjąć, ma być do tego przygotowany. To nie ma być tutaj z łapanki. Ktoś, kto go po prostu ksiądz nagle prosi przed mszą o lekturę. Jasne, tak jak mówię, to jest pół drogi, czyli lepiej tak, niż w ogóle, żeby ksiądz czytał. Ale jeszcze lepiej, czy w sposób właściwy, jest taki, żeby przygotować lektorów i powierzyć im taką posługę. Wtedy Kościół ich powołuje do tego, żeby oni byli właśnie na przykład lektorami czy kantorami. Kiedy te posługi są im nadane, to już nie jest tylko taki przywilej, który mnie spotyka, to już nie jest tylko od czasu do czasu pomoc księdzu, ale to jest powołanie, które przyjmuję w Kościele. Więc wszystkich dorosłych słuchaczy płci męskiej zachęcam do tego, żeby u swoich proboszczów prosili o otrzymanie takiej posługi, o przygotowanie takiej posługi, żeby mogli włączyć się w mszę i w służbę Panu Bogu, zmianowania Kościoła, z powołania, które otrzymują od Kościoła. To też jest bardzo dobry taki sposób na to, żeby przywrócić nam myślenie, że msza to jest sprawa dla ludzi dorosłych, że to jest sprawa naprawdę najwyższej wagi i nie możemy jej zostawiać dzieciom. O wiele lepiej jest, jeżeli syn służy do mszy świętej z ojcem, czy jak syn widzi swojego ojca, że służy do mszy świętej, niż jak tylko dziecko posyła się do kościoła, żeby było ministrantem, a samemu zostaje się przed telewizorem albo idzie się do ławki. To dorośli uczą dzieci, jak sprawować mszę świętą, to dorośli uczą pobożności, a nie dzieci mają same z siebie tego się nauczyć, czy mają to same z siebie wywnioskować, czy też mają być dla nas wzorcem tego, jak ma być liturgia sprawowana. Oczywiście za chwilę w niektórych głowach się pojawi ten zarzut, że przecież Pan Jezus powiedział, żebyśmy stali się jak dzieci i tak dalej. Owszem, ale nie mówił, żebyśmy byli dziecinni i żebyśmy rezygnowali z odpowiedzialności. Tylko nawołuje do tego, żebyśmy byli niewinni, to znaczy właśnie czyści, bez grzechu. Tacy, którzy nie mają w sobie dwoistości w stosunku do Pana Boga, że nie są graczami przed Nim, nie są obłudni przed Nim, a nie, że są dziecinni, czy że zostawiają sprawy najważniejsze dzieciom. Bardzo mocno podkreśliłeś, że mężczyzna, ojciec z synem, służba liturgiczna, czytanie, czy to jest zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn? W dokumentach Kościoła jest to zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, ale nie jest to bez powodu. Ja sobie pozwolę to nieco uprościć i tak może trochę z przymrużeniem oka to powiedzieć, ale
Faktem jest, że wszędzie tam, gdzie pojawiają się panie, mężczyźni czują się stremowani i czują się zawsze jakoś tam gorsi, no bo panie lepiej się uczą, panie lepiej czytają, panie są bardziej porządne i zawsze bardzo ładnie to wygląda, kiedy się w coś włączają i tak dalej, i tak dalej. Kościół jednak zabiega o to, żeby to mężczyzna był tym, kto przewodzi w wierze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest wzorem Chrystusa. I to, kiedy czytamy listy świętego Pawła, kiedy czytamy teksty o podczas mszy świętej na udzielenie sakramentu małżeństwa, słyszymy bardzo wyraźnie, że rolą mężczyzny w rodzinie i rolą mężczyzny w kościele jest reprezentowanie Chrystusa, a pośrednio później apostołów. Tam, gdzie mężczyzna jest wierzący, raczej rodzina zachowuje wiarę. Tam, gdzie tylko kobieta jest wierząca, zawsze jest trudność z tym zachowaniem wiary. I dlatego Kościół mówi: drogie panie, ustąpcie miejsce mężczyznom. My wiemy, że to robimy troszeczkę tak z mniejszą gracją, czy z mniejszą elegancją, ale chodzi o to, żebyśmy faktycznie mężczyzn nie wyrzucili z prezbiterium. Żebyśmy ich nie usunęli, bo to oni często są tymi, na których ta wiara w rodzinie się zahacza. Jeśli mężczyzna jest wierzący, ta rodzina raczej pójdzie za nim, a nie będzie tak właśnie, że cały czas będzie ta walka o zachowanie wiary w rodzinie. I tutaj wydaje mi się, że te panie, które trochę tęsknią za mocnymi wzorcami męskimi, przeżywamy, jak się słyszy, kryzys w ogóle roli mężczyzny w społeczeństwie, no też mogą zobaczyć tutaj szansę. Tak, że Kościół cały czas mówi: tak, mężczyźni mają być mężczyznami. To nie znaczy, że mają być grubiańscy, to nie znaczy, że mają być niekulturalni, to nie znaczy, że mają być agresywni, ale mają być mężczyznami. Mają być tymi, którzy biorą odpowiedzialność w swoje ręce i którzy przyjmują depozyt wiary i którzy przekazują go dalej. I służba liturgiczna, w szczególności właśnie sprawowana przez dorosłych mężczyzn, jest szansą na to, żeby ten wzorzec wzmocnić, żeby ten wzorzec rozwinąć. O liturgii krok po kroku.